Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z nowej serii, jakże pięknej i lubianej, mam nadzieję, czyli Tasty Blue. Jeżeli nie wiecie, czym jest gra Tasty Blue, to bardzo serdecznie zapraszam was do pierwszego odcinka, tam wszystko chyba, jeżeli dobrze pamiętam, wytłumaczyłem, ale to bez dalszego, zbędnego gadania. Przechodźmy kolejny raz rosnąć naszą rybkę. Dobra, w poprzednim odcinku przeszliśmy aż 6 mapek, więc to jest naprawdę dobry wynik. Myślałem, że 3 mapki będziemy przechodzić, ale jak widzieliście, mapki są coraz większe, coraz trudniejsze. Chociaż poprzednia nie była wcale trudna. Więc dobra, przechodźmy, zobaczymy, jak teraz będzie. O Jezu, co to jest za mapka? What? Co ja mam tutaj robić? Aha, mogę zjadać takie te muszelki, tylko też nie takie największe. Czyli tutaj trzeba rosnąć na muszelkach. Dobra, nie ma rybek, są muszelki, ale ja jestem jedną rybką, więc czemu... Aha, tutaj też są te muszelki. To są takie te, nie wiem, jak to się w sumie nazywa, jakieś algi, nie no, algi to nie są. Dobra, ale już chyba możemy zjeść wszystkie te takie naziemne, więc tak czy siak urośniemy dość sporzy. No nie wiem, jak to się nazywa, to są jakieś takie po prostu koralowce, nie? No, może i... Nie, no, algi to są takie roślinki prawie. Dobra, pozbieramy sobie je wszy... O, możemy już też jeść to, więc teraz to już, kurde, pójdzie po... Jak po maśle. Tutaj weźmiemy te, z tej na większe. Już jesteśmy prawie tacy duży, jak musimy być. Więc pozjadamy resztki, które zostały tutaj wszędzie i już jesteśmy naprawdę dużą rybą. No, nie spodziewałem się, że będziemy musieli jeść jakieś właśnie takie skamielątka. No i już. Jedna gwiazdka tylko, a tak dobrze mi szło. O co chodzi w ogóle? Te gwiazdki jako tako sobie zbieramy. Co możemy tutaj zjeść, bo nie widzę nic do zjedzenia. Oczywiście rozgwiazdy i już nawet Okej, rozwaliliśmy trochę panu. Panu rozwaliliśmy tutaj tratwę, czy no nie no, tratwą tego nazwać nie mogę, ale mogę zjadać raki, nie boraki. Mogę zjadać też te rośliny, to są jakieś almo. O, to może są algi. Tutaj też rozwalimy panu tutaj jego, wiecie, stoisko do wędkowania, a potem go zjemy. On jeszcze nie wie, co się czai w tej wodzie. A myślę, o, już mogę go zjeść, więc teraz, kurde, podpłyniemy. Proszę pana, i tu jeb. Zjedzony, no. On nie wiedział, co się czai. Tutaj tego też trzeba zjeść. Oni nie wiedzą, co się dzieje tutaj. Dobra, szybko drewno nawet możemy jeść, więc jesteśmy naprawdę ogromną rybą, jak tutaj wygląda. I już, czy to będą dwie gwiazdki? Nie, jedna gwiazdka. Po raz kolejny. No, ale dużo rzeczy tutaj zjedliśmy. Było fajne, można było rozwalić sobie jakieś takie stoiska, stojaki, dobra. Uuu. A nie, wydawało mi się, że jestem taką wielką rybą, ale mam 20 cm tak naprawdę, więc tak jak w prawdziwym życiu. No, chciałbym mieć, chociaż nie wiem, ile mam. Mniejsza o to, to nie jest temat na odcinek. Co tu się dzieje w ogóle? Te raki trzeba zjadać. No, wolałbym nie mieć raka, więc mogę go zjeść, przynajmniej. No. Tak też mi się wydaje, więc zjadajmy je, ale nie ma tutaj dużo jakoś miejsca do pływania. No ale już wiemy, skąd te raki wychodzą, więc możemy je jeść. Miałem na myśl, nie no, coś powinno być trochę więcej niż same raki, nie? Chyba tak. O, już teraz jest, patrzcie, odblokowało nam się nowa część mapki, teraz po prostu, nie no, ale nic nowego nie ma, po prostu więcej raków, więc szybciej się najemy. Tak przynajmniej powinno być, ale to wychodzi całkiem długo mi to zajmuje. Okej, tu wszystkie z tej ścianki, teraz wszystkie z tej ścianki, teraz z tej ścianki. Oczywiście kilka pominąłem, bo no nie da się wszystkiego mieć od razu, ale no czasem trzeba troszkę popracować nad pewnymi rzeczami, tak jak ja ostatnio pracuję i w tym tygodniu macie 2 odcinki dziennie. Musicie uwierzyć, że to nie jest wcale takie łatwe, jak się wydaje, bo to jest dużo, dużo pracy. Wiecie, ja wymyślicie, że ja sobie tutaj siedzę i gram w Tasty Blue i jest wszystko fajnie i że to jest takie super... A to jest naprawdę dużo pracy, bo 80% mojego czasu, myślę, wolnego ja poświęcam na montowanie tych filmów, ale troszkę mnie ucieszyliście z jednej strony, bo powiedzieliście, że nie chcecie tyle montowania, to nie będzie tyle montowania, ja będę cały czas gadał i będzie śmiesznie, będziemy grali w gry, w których ja gadam, oczywiście cięcia też będą, ale to dlatego, że czasem, kurde, tak się zagubię w tej mojej gadce, że nie wiem, co mówię, jestem już ogromną rybą, zaraz się nie będę mieścił tutaj w tych szczelinach, a to będzie źle. Ale już chyba końcóweczka, myślę, że no na żadną gwiazdkę raczej liczyć nie możemy, bo to trwa za długo. Tam widziałem chyba, że 30 sekund trzeba mieć na gwiazdkę. Dwie gwiazdki mam! No to nieźle, czyli jestem naprawdę, kurde, dobry. Myślałem, że nie będzie żadnej gwiazdki, a są aż dwie, więc bardzo, bardzo dobrze, kurde. Ciekawe, czy kiedyś nam się uda zdobyć 3 gwiazdki. Myślę, że nie.
To będzie ciężki level, znaczy, o dobra, w momencie, w którym możemy zacząć już jeść krewetki, to już nie jest wcale takie trudne, bo tu szybko podrośniemy, ale te raki są ogromne, a znaczy nie są ogromne, tylko ja byłem maluśki. Ale zobaczcie, jak jestem w ogóle grzeczny, nie przeklinam prawie, jestem taki wyluzowany, no powinniście być ze mnie dumni trochę, bo jak wiecie, widzicie rzeczy, które nagrywamy z chłopakami w GTA, tam trochę mnie ponosi co do przeklinań, bo czy ja zjadłem już raka? Nie, co zjadłem? Mi się ziemi. Bo, no naprawdę... O nie, zjadam już... Nie, co ja zjadam? No raki, tylko że takie małe. Dobra, spoko. Już więc teraz powinno być już z górki. Po prostu tak na mnie działają emocje, że jestem trochę wulgarny, trochę agresywny. Ale myślę, że wy też to lubicie. Ja też to lubię, ale muszę troszeczkę jednak uspokoić swoje zapędy, wstrzymać. Bardzo mi się podoba, że w tą grę można grać jednak na... padzie, bo to, o Jezu, już mogę całe, kurde, całą wszystko zjem i już, ale to było szybkie. Właśnie to jest takie niby fajne, niby nie, że dochodzisz do pewnego momentu, w którym jesteś już tak duży, że wszystko jesz i wtedy bardzo szybko rośniesz. I to jest tak, kurde, jak na YouTubie, że jak jesteś już duży, to też dużo rośniesz, jak jesteś mały, to bardzo mało rośniesz. I to ma jakiś sens, to ekonomia się kłania, ekonomia się kłania. Kolejna mapka przed nami, już widzę nurków. Już widzę nurków, ale widzę też leszczyki tutaj do zjedzenia, więc trzeba trochę tych leszczyków pojeść. Co to leży na ziemi? Jakieś skrzynki. Okej, nurków jest dużo, leszczyki tutaj się pojawiają tylko. Czy tutaj też? O, tutaj też. Są takie małe... Co tam kurwa pływa na dole? Łodzie podwodne! No nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. No powiem wam, że... Kurde! Tego to bym się nie spodziewał w jakichś jaskiniach. Czy ludzie nam nic nie robią? No chyba nie, więc spoko. Ale no tych leszczy jest tutaj za mało. Potrzebuję więcej leszczy. Dawać leszczy. Czy ja już ludzi jeszcze nie mogę? Dawać leszczy, szybko leszcze, 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 szeleszcze, leszcze. O, już! Ludzie już są nasi, więc to jest... Już teraz z górki pójdzie. Z górki. A, leszcze też. Dawajcie tutaj jakieś... To są płytki. To są nurkowie w sumie. Nurków zjemy. Czy ja już mogę łódź podwodną? Jeszcze nie, ale no dobra. To najemy się nurkami. U, tamtego ominąłem i czy on mi ucieknie? Nie możesz? O, nie uciekł. Przykro mi, ale cię zjadłem. Nie chciałem tego ci zrobić. Czemu? Przecież jestem już kurde tak duży jak ta łódź podwodna. Ale powinienem być chyba większy, bo tak to działa w świecie zwierząt, że trzeba być większym, żeby coś zjeść. Chociaż, no nie, bo jak coś rozćwiartujesz, to nie musisz być większym. Dobra, nic nie mówiłem. Okej, łodzie podwodne już są też nasze, więc... Uu, co tu się dzieje? Mamy większy dużo level. Auta pływają? Co to kurwa jest w ogóle? Kto to wymyślał? Kto wymyślał tą mapkę? Przepraszam ja was bardzo. Auta to są w ogóle jakieś Bugatti Veyrony. Czemu one pływają? Nie mam pojęcia. Aquamarina. Aquamarin. Dobra, no nie wiem. Pojemy tych ludzi, chociaż chyba lepiej było... A, tu też pływają auta. Auta są jeszcze za duże. Więc aut jeszcze nie jemy. Trzeba podjeść jeszcze trochę tych łodzi podwodnych. Nie tu, dobra, tutaj, tutaj. Kiedy możemy te auta zacząć jeść? Kiedy auta? Jeszcze nie, ale coś czuję, że za kilkanaście sekund auta już będą nasze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, auta już są nasze. Widzicie, mówiłem nawet szybciej niż kilkanaście sekund. Auto, no i teraz to pójdzie z górki, ale pomysł z autami pod wodą, trochę poroniony, nie powiem, że nie. Na chuj komu te łodzie podwodne, skoro autami można sobie pływać pod wodą. Może teraz łodzie podwodne to będą dla biedaków, a ci bogaci będą mieli auta. Tak może się kiedyś stać, nigdy nie wiemy co będzie. To już jest końcóweczka, jeszcze jedno autko i troszkę łodzi, jeszcze jedno autko, nie? Co jest, kurde? Dobra, koniec. Dwie gwiazdki aż, wow, myślałem, że bardzo wolno to robimy, ale jednak nie robiliśmy aż tak wolno, jak mi się wydawało. Zliśmy aż 63 nurków, 74 leszczy, 32 samochody, 96, 69 tak naprawdę łodzi podwodnych i dwie skrzynie skarbów, bo chyba to właśnie jest. Więc naprawdę spoko, spoko. Dobra, tak więc w tym odcinku też... Pójdziemy z 6 mapkami. Z 6 mapkami to jest właśnie ta 6 i ostatnia. I zaczynamy jak ostatnio często bardzo małą rybką, która ma 17 cm i musimy zjadać... nie, to już chyba nie są nawet kapsle. O, mogę chodzić po świecie. Dobra, wyjdę sobie po to. Trochę marnuję czas, ale mniejsza. Co to są? Kurde, puszki, dobra. Jemy puszki.
Puszki ci puszki. Mało śmieszny żart prowadzącego, jak zawsze. Co teraz możemy zjeść? Halo? Co mogę zjeść? Tutaj mogę zjeść te, ok? I teraz już chyba będę na tyle duszy zjebić, że zjeść jakąś rybkę. Bo jeżeli nie, to kurde... O, mogę taką rybkę zjeść. Dobra, czyli te najmniejsze rybki możemy już sobie zjadać powoli. No i to bardzo dobrze, bo inaczej byśmy nie dali rady urosnąć. A trzeba zjadać te małe rybki. Trzeba... O, już nawet możemy... Tej, ptaki latające, prawie jak słońce. No i co? No i znowu czekamy do momentu, kiedy będziemy mogli zjeść rośliny, które... Te algi, czy... Nie wiem, jak to się nazywa, więc nie będę gadał głupot. No ale jakieś tam rośliny nadbrzeżne... What? Dobra, możemy już duże ryby, więc no to już teraz jesteśmy. Jesteśmy w domu, panowie i panie. Jesteśmy w domu. Witamy was bardzo serdecznie. Siema, nemaneczko, rybki. Zjadamy wszystko, co tylko się rusza. Czy człowieka też będę mógł zjeść na końcu? Wydaje mi się, że... A nie, może nie, bo on jest taki narysowany, więc mogę nie mieć możliwości go zjedzenia, tego pana, bo wydaje mi się, że on nie jest po prostu obiektem w grze. Ale to mniejsza, on tu nie wie, co tu się dzieje, on tylko widzi jakieś pluski, czasem jakąś rybę, która wyskoczy, a on nie wie, że tutaj pod wodą, pod powierzchnią wody dzieje się horror, istny horror tych ludzi, którzy tutaj są, bo dzieje się źle, bo tu wszystko jest zjadane, ptaki są zjadane, rośliny, o, no i to już jest właśnie koniec tej gry, a jeszcze nie, kurde, myślałem, że już te wszystkie rośliny dadzą mi takiego wzrosta, że będę mógł wszystkie naraz. O, ale już teraz tak będę. O, mogę człowieka, super. No i tak też zakończyliśmy. Jedna gwiazdka to niedużo, ale udało się jednak zjeść człowieka. Dzisiaj po raz kolejny zrobiliśmy 6 mapek. Zobaczymy, czy w każdym odcinku uda nam się robić po 6. Może tak być, może tak nie być. Myślę, że będę się starał, ale nie obiecuję. Na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to jak zawsze nic, albo łapka w dół ewentualnie. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.